Tylko jedno pytanie dla dyskutantów. Czy faktycznie jest to w porządku według nich, że po 20 paru latach, po zmianie systemu, że trafił do na stanowisko trafili tacy prokuratorzy i sędziowie, którzy już są blisko 70 lat, tacy, którzy byli związani z dyktaturą komunistyczną, i to, że ich można usunąć, to nie jest w porządku. Czy to jest w porządku, że ich można usunąć? Czy po innych dyktaturach nie jest w porządku, że można usunąć tych sędziów i prokuratorów, którzy się skażyli tamtym systemem? Dziękuję. Ja tutaj słuchałem trochę tej wypowiedzi. Ja nie jestem ani politologiem, ani specjalnie się w tych dziedzinach nie specjalizuję. Natomiast tak trochę ja to po prostu obywatel, którego trochę sprawy interesują Węgier, zwłaszcza, że przez długi czas na Węgrzech mieszkałem. Chciałbym, ja tutaj trochę nie bardzo widzę, co właściwie jest przez dyskutantów rozumiane jako demokracja. Mnie się z tego wszystkiego, z tej całej dyskusji nasuwają takie... Jedna, proszę pozwolić, anegdotka o małym Jasiu, który płacze, pytają go, dlaczego płaczesz, a bo zdubiłem scyzoryk. No jak to, Jasiu, przecież tutaj leży ten scyzoryk. A tak, Jasio dalej płacze, a dlaczego płaczesz? A bo mogę zdubić scyzoryk. Tutaj jest z tą demokracją też jest dosyć często taka, tutaj się przewijały te, że ta czy tamta, powiedzmy, decyzja rządu Orbana to nasuwa obawę, że może być w taki czy inny sposób zły używana. No ale na razie, skoro nie jest, to nie ma o czym mówić. Z drugiej strony jest taka druga sprawa, to już jeśli chodzi o Unię Europejską, bardzo zahacza. Tutaj może zacytuję Sienkiewicza i małego Talego, który twierdził, że zło to jest coś, jeśli źli samburu kradną trowy dobrym Łachima, a dobre to jest, jeżeli dobrzy Łachima kradną trowy złym samburu. Tutaj redaktor Jankę często przytaczał przykłady, więc ja już nie będę. Takich sytuacji, w których wszędzie w Europie, a w każdym razie w bardzo wielu krajach Europy, a także i poza Europą, dzieje się to, co się obecnie, albo mniej więcej to, co obecnie próbują wprowadzić Węgrzy. Nikt przeciwko temu nie protestuje, wszystko jest okej, wszystko jest cacy, ale jeżeli Węgrzy to zrobią, o, to już jest faszyzm, to już jest katastrofa. Coś mi tutaj nie pasuje z tym wszystkim. Druga sprawa. Jeszcze takie krótkie pytanko. W swoim czasie Europa się bardzo, bardzo oburzała na Stany Zjednoczone, że swoją wersję demokracji próbują narzucać innym krajom. Tylko że wtedy to w Stanach Zjednoczonych był Bush, a chodziło o Irak. Teraz w Stanach Zjednoczonych jest Obama, a chodzi o Węgry. I nagle narzucanie innym swojej wersji demokracji jest okej, jest w porządku, nic się nie dzieje, prawda? No i wreszcie jeszcze jedna sprawa tutaj do pana, który twierdzi, że no skoro weszliśmy do Europy, to mamy, weszliśmy między bramy, musisz tratać akiony. Wstępowaliśmy do innej Europy. I tutaj nie tylko Węgry się zmieniły, to nie jest tak, że Węgry się zmieniły i wobec tego pasują do Europy albo nie. Europa się zmieniła. Jak ja głosowałem za tym, żeby do Europy przystąpić, to była bardzo mocno akcentowana, że to będzie Europa z niezależnych państw, które będą się oczywiście swoje gospodarcze, polityczne i tak dalej rzeczy maksymalnie upraszczały, uzgadniały, ale każde państwo będzie niezależne ze swoimi suwerennymi decyzjami. Teraz to jest zupełnie co innego. Teraz cały czas idzie do tego, że ma być jakiś super państwo Europa, a my będziemy czymś takim, my Węgrzy, Polacy, Litwini, to będzie coś takiego jak obecnie jakiś Skansen Kaszubski czy Góralski. To jest zupełnie inna sprawa, zupełnie inna historia. I ostatnie już słowo.
się mówi, że Europa od nas będzie tego czy tamtego wymagać, to czy tamto nam narzucać, albo to czy tamto z tego czy tamtego nas rozliczać. Kto to jest Europa? Jeżeli my żyjemy na kontynencie zwanym Europa i jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to Europa to znaczy my. Jeżeli my od siebie tego żądamy, no to wobec tego nie ma powodu się powoływać na Europę. A jeżeli nie my tego żądamy, to nie Europa tego żąda, tylko niektóre kraje europejskie, a to już jest zupełnie co innego. I tutaj można powiedzieć, że no tak, ale przecież większość decyduje, tylko Orbanowi się właśnie to zarzuca, że według większości, decyzji większości wprowadza, nie pytając mniejszości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i prosimy o kolejne pytanie. Już mamy tych pytań sporo. Ja w swoim pytaniu chciałbym powrócić do tego, co przez moment było dyskutowane, mianowicie do kwestii tej alternatywy wobec rządów Viktora Orbana, ale w perspektywie trochę historycznej, bo patrząc na Węgry, na zmianę, ale też na to, co rzeczywiście na Węgrzech się działo po roku 89, co było opisywane wielokrotnie, zresztą między innymi właśnie przez pana profesora Guralczyka, zwraca uwagę to, że pod wieloma względami tak naprawdę ten system kadarowski, który na Węgrzech trwał bardzo długo, pozostawił również zarówno w systemie społecznym, ale i w systemie politycznym i ekonomicznym pewne mechanizmy, które no, w Polsce z tej perspektywy są zaskakujące, czy nawet dziwne, chociażby właśnie to, do jakiego stopnia rozbudowana była sfera socjalna przez wszystkie kolejno następujące po sobie rządy. I ta właśnie postawa, którą nieraz wykazuje się u Węgrów, to znacznie mocniejsze przywiązanie do państwa opiekuńczego jeszcze w takiej wersji tradycyjnej, wersji wyniesionej z okresu komunizmu, wydaje się, że była znacznie silniejsza w społeczeństwie niż w Polsce i właśnie w jakimś sensie Viktor Orban buduje swój system na opozycji do tego, odwołując się właśnie silnie do tego i chciałbym zapytać panów o opinię, czy rzeczywiście to zestawienie jest słuszne, czy też Viktor Orban opiera się na opozycji do demokracji liberalnej? Który z tych wariantów, panów zdaniem, czy to jest obecne zmiany, żeby nie było kadaryzmu w ramach demokracji, czy też obecne zmiany dlatego, żeby przenieść ten ciężar całkowicie na władzę wykonawczą i na w jakimś sensie dekonstrukcję systemu liberalno-demokratycznego. Dziękujemy i prosimy o jeszcze jedno ostatnie pytanie, jeśli takie jest. Dziękuję serdecznie. Przyznam się szczerze, że spóźniłem się trochę na dzisiejszą dyskusję, więc jeżeli ta tematyka była już poruszana, to proszę jej nie poruszać, ale jeżeli nie, to chcę zadać pytanie dotyczące zmian związanych z nową konstytucją. Czy prawdą jest, jeżeli się mylę, to proszę mi poprawić, że zapisy tej konstytucji wprowadzają szereg uprawnień wyborczych dla mieszkańców państw ościennych, zrównując ich w dużej mierze z obywatelami obecnej Republiki Węgierskiej. Czy nie jest to sytuacja taka, że skoro Unia Europejska nie ma ingerować za bardzo w sprawy wewnętrzne Republiki Węgierskiej, czy przypadkiem Republika Węgierska nie ingeruje w sprawy wewnętrzne państw ościennych, dając prawa wyborcze, prawa obywatelskie, upodmiatawiając obywateli państw ościennych w ramach tejże nowej konstytucji. Doprecyzowując, rozumiem, że tutaj chodzi o Węgrów mieszkających w krajach ościennych. Tak, o Węgrów mieszkających w krajach ościennych. Czy na przykład po prostu jakby w ramach tej konstytucji nie do
dokonuje się pewnego zaprzeczenia pewnym faktom, które już istnieją po 1920 roku, po Trianon. Ja rozumiem, że można mieć odpowiednią większość parlamentarną i podjąć nawet decyzję o tym, że czarne jest białe, a białe jest czarne, albo że słońce nie wschodzi na wschodzie, tylko na zachodzie i na odwrót, ale czy to ma po prostu jakąkolwiek doniosłość prawną? Dziękuję. Dziękujemy i proszę o odpowiedzi. Panów zaczniemy od pana ministra, myślę. Zacznijmy od tego ostatniego pytania. Wydaje mi się, że również w polskiej historii jest wiele kwestii, które do tej pory nie zostały do końca jakby rozwiązane. Weźmy tylko czasy po II wojnie światowej, dyktatura socjalistyczna, komunistyczna. Jeżeli chodzi o kwestię podwójnego obywatelstwa, to jest dosyć poważne. Spuścizna. To doprowadziło też do pewnych podziałów w społeczeństwie węgierskim, a nic się innego nie stało, tylko po prostu zlikwidowano ten poprzedni system, który był uznawany. To znaczy, my wybraliśmy taką sytuację, gdzie mniejszość węgierska żyjąca po drugiej stronie granicy ma prawa wyborcze na Węgrzech. To znaczy, na przykład chodzi o takich Węgrów, którzy w ogóle nie opuścili swoich miejsc rodzinnych, tylko historia za nich zadecydowała. Także to, że to się udało w tak pokojowy sposób rozwiązać, to jeżeli chodzi o Słowację, to te nasze poczynania nie były takie proste. Natomiast chodzi o to, że nie wprowadzaliśmy żadnej nowości, tylko po prostu jakby usankcjonowano w konstytucji to, co miało miejsce od lat. Druga sprawa, kadaryzm i polityka, to bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście wymyślano nam od faszystów i tak dalej, ale dokładnie chodzi o to, że my próbujemy się uwolnić od kadaryzmu. Dosyć już pół rozwiązań. Trzeba wprowadzać zdecydowane działania. Dlatego jesteśmy krytykowani i zdajemy sobie z tego sprawę, ale musimy wprowadzać zdecydowane posunięcia, a nasi wyborcy chyba tego oczekują, żeby w kwestiach, które wpływają na los Europy, mogły zabrzmieć takie opinie, które wyrażają wolę narodu. A druga sprawa, to co a propos Europy, na samym początku kwestia chrześcijanizmu. Były takie pytania. Zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech, jak i w przypadku innych krajów środkowej Europy, odwoływanie się do wiary, do korzeni chrześcijańskich, to są podstawy również demokracji, rozwoju demokracji liberalnej. Według mojego zdania i naszego zdania, praktycznie korzenie Europy są chrześcijańskie. Jeśli nie są to kwestie wiary, to są to kwestie kultury. A to, że odwołujemy się do Boga i znalazły się pierwszy wers węgierskiego hymnu w naszej konstytucji, z tego jesteśmy dumni, że tak się stało. Wydaje mi się, że różnorodność europejska właśnie polega na tym i ma swoje korzenie w chrześcijaństwie. I możemy dążyć do tego, żeby powstała taka forma demokracji, która mogłaby być może uwolniona od pewnych błędów liberalizmów. Dziękuję.
Bocsánat, a, igen, a, tehát a kettős állampolgársága... A jeszcze a propos podwójne obywatelstwo i wynikające z tego prawa wyborcze. To się dzieje tak, jak w innych krajach. Jeżeli żyjący poza krajem obywatel węgierski zgadza się i odpowiada pewnym kryteriom, wymogom, ale to nie jest tak, jak w Serbii czy tam innych. Po prostu my dajemy możliwość węgierskiemu obywatelowi, żeby wyrażał swoje zdanie w kształtowaniu polityki węgierskiej. Czy można zadać pytanie jeszcze? Teraz za podsumowanie. Panu ministrowi jeszcze można zadać pytanie? Proszę bardzo, w takim razie ostatnie pytanie, ale to proszę bardzo krótko. Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że pewien niepokój we mnie wzbudził pierwszy głos pana ministra, który mówił o oblężonej twierdzy węgierskiej, że nikt na świecie ich nie rozumie. A teraz będziemy poprawiać błędy liberalizmu. Suma summarum, akcentem tym końcowym jest, że usłyszałem po raz pierwszy od 20 lat, że będzie, że Węgry prowadzą reformę ustrojową. Przepraszam, nie reformę, rewolucję ustrojową. I słowo rewolucja od lat 20 tam paru w tej części Europy nie padała. Jest kwestia, w jakim stopniu ta nowa konstytucja, którą państwo wprowadzacie, że tak powiem, stawia również barierę, żeby ta rewolucja nie poszła w tym kierunku. No powiedzmy, dobrze, nie będę stawiał kropki nad i, zostawmy to na przyszłość. Dziękuję. To polityka i retoryka, bo on... Retoryki politycznej człowiek czasami korzysta z takich nazw, takich zwrotów, które są celowe w danej sytuacji, ale jeśli trochę zejdziemy na poziom teorii, to dojdziemy do tego, że rewolucja ma, to słowo ma pierwotne znaczenie, to jest powrót do początku, powrót do takiego punktu, które uważamy za optymalne, a więc z któregokolwiek punktu widzenia patrzymy, ta retoryka polityczna może być nawet dobra. To, że przekształca się węgierski system instytucjonalno-konstytucyjny, to jest to, zgadzamy się w tym, że trwa ta zmiana i to jest rewolucja, chociaż dzisiejsze definicje bardzo często mówią, że to są szybko przeprowadzone radykalne zmiany, często z agresją, ale Węgrzy tutaj nic nie robią, tylko starają się powrócić do rozwoju organicznego istniejącego przed okresem komunizmu, gdzie kraj rozwijał się zgodnie z własnymi tradycjami i stara się zlikwidować te zniszczenia, które powodowało te 50 lat komunizmu w myśleniu w kraju. I 20 lat po zmianie systemu czas już wreszcie na to nadszedł. Dziękuję pięknie i proszę panów teraz o zabranie głosu w odpowiedzi na pytania i króciutkim podsumowaniem. Jak rozumiem, poza ostatnią wypowiedzią, której nie będę komentował, było czterech pytających, w tym drugi pan miał cały szereg pytań, ale ja skomprymuję. Zacznę od końca. Prosiłbym, żeby pan zadający pytanie nie używał słowa Republika Węgierska w tym gronie, bo Republika Węgierska zgodnie z nową konstytucją już nie istnieje. Álljunk meg egy pillanatra. A magyar alkotmány... Piszę na chwilę. Pierwsze... Po preambulum pierwsza linijka konstytucji mówi, że Węgry są... Trzecia linijka mówi, że Węgrzy są republiką. Nazwa Węgier to są Węgry. Na Węgrzech nikt nie chce używać nazwy na Magyar Węgier, Republika Węgierska. W zeszłym roku, w grudniu, pewna opcja polityczna starała się działać bazując na tym, że tutaj likwiduje się niby republikę. Żeby nie używać pojęcia Republika Węgierska, no bo są Węgry w tym sensie. A ja nie mówiłem o istocie, że Węgry są republiką. Natomiast chciałem od tej odpowiedzi na to pytanie zareagować tak, że ten system Orbana, do którego wracam tutaj cały czas, zgodnie z interpretacją moją, będzie rozciągnięty także na Węgrów w krajach ościennych, ponieważ nadaje się im również czynne prawa wyborcze i to jest eksperyment na skalę europejską, ważny, odważny,
Ja nie jestem przeciwko niemu, ale wiem, że wiele osób jest. To dla Węgrów ma znaczenie bardzo ważne, kto rozumie Węgry, ponieważ zmiana z Republika Węgierska na Węgry oznacza, że Węgry są wszędzie tam, gdzie mieszkają Węgrzy. A Węgrzy niekoniecznie mieszkają w granicach wyznaczonych geograficznie. To na pierwsze pytanie. Na temat przedostatniego pytania spuścizny Kadara, ja wysłuchałem uważnie wypowiedzi pana ministra. Jeżeli pan minister mówi, że Viktor Orban podjął tak hotarozot dentejszek, to znaczy bardzo zdecydowane decyzje i że na ich podstawie spuścizna Kadara wreszcie zostanie zakończona, no to po czynach będziemy sądzili, oby się tak zdarzyło, bo zbyt długo to trwa na pewno. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze dotyczące sędziów, to nie chcę interpretować, czy tak, czy tak, czy tamci byli dobrzy, czy ci będą dobrzy. Dla mnie jedno jest kryterium najważniejsze i tu są powody do obaw, czy ci sędziowie nie będą z politycznego nadania, czy też precyzyjniej z nadania Centrum Decyzyjnego o nazwie rząd. Jeśli to zostanie wyjaśnione, to nie ma powodów do obaw. Panie profesorze, a gdyby byli z innego politycznego nadania? Opozycja, z każdego politycznego, no właśnie z każdego politycznego nadania. Na tym to polega. Czy socjalistów, czy Fideszu, czy nie wiem, Jobbiku, nie daj Bóg, no o to chodzi. Nie, z kadarowskiego systemu. Z kadarowskiego, no właśnie, no to no, też było złe. Sędzią i prokuratorem w 90 roku. Nie, no to na pewno było złe. Pewnej komunistycznej, kadarowskiej kontraselekcji został, kim jest. Przepraszam. Nie rozmawiamy dzisiaj o Polsce, przepraszam. Ale tak jak zauważył profesor, temat Polski to zupełnie inny temat dzisiaj o tematyce węgierskiej. I ostatnia ten cały zestaw pytań, bo to był zestaw pytań, dotyczy w zasadzie istoty tego, o czym dzisiaj my rozmawiamy. Jaka ma być demokracja, jak ją interpretujemy. Wiemy, że na ten temat powstało tysiące książek i jeszcze wiele powstanie i zdaje się, że my tutaj tego w czasie tej debaty nie rozstrzygniemy. Ja chcę tylko powiedzieć jako swoje ostatnie słowo, mam nadzieję, że nie ostatnie słowo w sensie dosłownym. Mianowicie tak, ja obserwuję i to Państwo też obserwujecie, nie jestem na pewno w tym odosobniony, że jedni również w Polsce chcieliby już dzisiaj Viktorowi Orbanowi postawić pomnik za to, co zrobił, czego dokonał. Inni za to samo, co Orban Viktor zrobił, chętnie nazwaliby go autokratą i wiele innych rzeczy z nim by zrobili. I tego nawet nie ukrywają. Otóż ja chciałbym powiedzieć, że obydwa te podejścia są niebezpieczne, groźne, niedobre. I tu przychodzi mi na myśl, i to jest moje to ostatnie słowo, taka chińska przypowieść. Akurat nieszczęścia chodzą parami, jak ktoś mówi po węgiersku, to oczywiście i po chińsku, to mój przypadek. I jest takie stare chińskie przysłowie. Nie sądź człowieka, który jeszcze żyje, nie mówiąc, który jest jeszcze na urzędzie, bo zawsze jeszcze może popełnić błędy. I dlatego ani nie stawiajmy Viktorowi Orbanowi pomników, ani nie atakujmy go tak mocno. Po czynach będziemy ich sądzili. Dziękuję. Myślę, że panowie się zgadzają.
To myślę, że panowie się zgadzają. Proszę, redaktora Jankę. Właśnie nie wiem, czy się powinien. Cieszę się, że na koniec się zgodzimy, bo ja się chętnie powtórzę to chińskie przysłowie i ja też nie uważam, że należy Orbanowi stawiać dzisiaj pomnik. Może za 10 lat albo 15, tak? Nie jestem też za tym, żeby go już czynić królem Polski, jak część moich znajomych chciałaby. Ale, ale jestem za tym, żeby przyglądać się uważnie temu, co robi i nie wpadać na pewno w histerię. Bo ja mam takie jednak przekonanie, że nie dotyczy ono wszystkich oczywiście, ale że ta troska Europejczyków o stan demokracji na Węgrzech jest czymś troszkę obłudnym, bo jak mówiliśmy wcześniej, no w wielu innych przypadkach tak nie reagowano, że ta bardzo silna reakcja jest silną reakcją ideologiczną, na ideologiczny wybór jak najbardziej Viktora Orbana i Fideszu. To nie są przelewki, co tam się dzieje, tam się dzieją poważne rzeczy. Viktor Orban i Fidesz naruszają europejskie tabu. Tu cytuję chyba Konrada Szymańskiego, naruszył europejskie konsensusy rozmaite, które zostały jakby... Tak, naruszył. Czy to jest coś złego? Moim zdaniem nie. Nie tylko dlatego, że się po części mogę zgadzać z niektórymi sprawami, ale możemy o wszystkim dyskutować. Znaczy nic nie jest raz na zawsze ustalone. To bardzo ważne pytanie, o które pan zadał, jakby, czym jest dzisiaj demokracja, tak? Czy to na pewno ma być dokładnie tak, czy może być trochę inaczej, czy możemy rozmawiać o naszym modelu, tak? Czy Europa Środkowa weszła do Unii Europejskiej nie po to, żeby się dostosować we wszystkim wedle tego, jak to wygląda, jak to jest dziś w Madrycie, Rzymie czy w Londynie, tylko żebyśmy my wnieśli nasze doświadczenia, nasze problemy, które są zupełnie inne i nieporównywalne. Problemy Niemiec i problemy Węgier i Polski są inne, bo mamy inną przeszłość i nasze 60 ostatnich lat wyglądały inaczej. I Węgrzy mają pełne prawo mówić swoim głosem, proponować rozwiązania, które dziś nie są popularne w Europie, ale dlaczego nie? Tak samo jak uważam, że każdy ma prawo dyskutować o karze śmierci, mówię to jako przeciwnik kary śmierci. Uważam, że to jest bardzo dobre prawo i jeśli by Portugalczycy chcieli je wprowadzić, nie mam nic przeciwko temu. Znaczy, ja jestem przeciwny, tak, jako ja, ale nie oburza mnie to, że w Stanach niektórych, skoro obywatele sobie życzą, no to jest ich decyzja. Tak sobie kształtują swoje państwo. To jest najbardziej demokratyczne państwo na świecie, Stany Zjednoczone. Jedni tak, ja bym głosował przeciw, tak, ale jeśli bym przegrał, no to bym uszanował to i nie uważałbym, że świat się kończy. Myślę, że bardzo ważna jest rozmowa o tym, co to są wartości europejskie rzeczywiście i gdzie te, do jakich wartości się odwołujemy, bo w moim przekonaniu no, Węgrzy jak najbardziej odwołują się dziś do tych najstarszych europejskich wartości, które gdzieś nas łączyły. Oczywiście dzisiaj Europa jest inna i stąd ta dyskusja, ale ta dyskusja jest jak najbardziej dopuszczalna. Więc bardzo życzę Węgrom przede wszystkim, żeby się gospodarkę udało postawić. Życzę też, żeby się nie zapędzili, żeby rząd Orbana nie zapędził się w takim poczuciu, który jest nieobcy wielu politykom, którzy mają dużą władzę, żeby ta władza była jeszcze większa. Rzeczywiście, żeby zwracali uwagę na ten checks and balances i żeby jeszcze życzę Węgrom, żeby wyrosła im partia opozycyjna wobec Fideszu, taka rozsądna, która jak Fidesz kiedyś przestanie rządzić, co powinno się stać, bo nie powinien rządzić na wieki, bo to niebezpieczne, to żeby nie przyszła i nie zaczęła od rozwalania wszystkiego, tylko była jakąś rozsądną kontynuacją, bo dzisiaj rzeczywiście Węgry mają z tą opozycją problem. Dziękuję pięknie i na zakończenie doktor Bodnar. Okej, jeżeli chodzi o rozumienie demokracji, to może powiem to, czego się nauczyłem od mojego profesora, wybitnego Węgra, profesora Andrasa Szajo, na temat tego, czym jest demokracja. On napisał książkę, jego taka główna książka, chyba książka życia, nazywa się Limiting Government, czyli ograniczanie rządu. I jest cała o tym, na czym polega demokracja i na czym polegają właśnie różne ograniczenia w wykonywaniu władzy większości, które są zainstalowane w systemie demokratycznym i które polegają na istnieniu tych różnych instytucji kontrolnych i na zasadzie trójpodziału władzy.
W ostatnim czasie, czyli nie można jakby twierdzić, że jeżeli wygrywamy wybory, to mamy pełnię władzy i już możemy wszystko zrobić. Właśnie na tym polega dojrzałość funkcjonowania demokratycznego państwa, że nawet jeżeli ma się ponad te 2/3, to zdajemy sobie sprawę z pewnych uwarunkowań, które wynikają z wartości demokracji liberalnej, tutaj nawiązuje do tego, co pan profesor powiedział, i z tego, że pewnych rzeczy się nie rusza, pewne rzeczy się szanuje, nie wprowadza się rozwiązań, które naruszają właśnie te podstawowe zasady demokracji liberalnej. Ja oczywiście obawiam się tego, co będzie dalej, w którym kierunku to będzie podążało. Co więcej, proszę państwa, współcześnie jakby coraz bardziej dostrzegamy, że żyjemy w takich państwach, i to dotyczy każdego z nas, gdzie te decyzje nie są podejmowane tylko raz na 4 lata, ale właśnie podejmowane są każdego dnia. Każdego dnia rząd jest kontrolowany i te instytucje kontrolne mają duże znaczenie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na chociażby Polskę, ostatnio debatę na temat ACTA. Jaką rolę odegrały właśnie dwie instytucje kontrolne, GIODO oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, których opinie miały bardzo ważne znaczenie dla debaty publicznej, dla polityków i stanowiły oparcie i dla wielu też protestujących, prawda, i spowodowały taką, a nie inną reakcję polityczną. To był jednak... No tak, tak, ale tak, tak, ale jednak ja mam na myśli to, że w ogóle poważnie zaczęto temat traktować. Także tutaj zwracam, mówimy o demokracji liberalnej nie w sensie władzy większości, ale władzy większości ograniczonej przez działalność instytucji kontrolnych i zasadę trójpodziału władzy. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące sędziów i prokuratorów, to mi się wydaje, że jakby spoglądając na standardy rozliczeń z przeszłością, no to minęło jednak 22 lata od momentu przełomu ustrojowego. W Polsce przyjęto koncepcję taką, że osoby, które pracowały w poprzednim systemie, mogą dalej pracować, o ile oczywiście nie okazały się kłamcami lustracyjnymi. Powstaje pytanie, czy jeżeli to rozwiązanie ma służyć tym rozliczeniom, to czy czasami to nie jest za późno, to po pierwsze, a po drugie, czy celem nie jest zupełnie co innego, a mianowicie wymiana tych osób na najwyższych władzach. No, moi koledzy z organizacji pozarządowych węgierskich, no jasno sugerują, że chodzi o wymianę 300 prezesów sądów na Węgrzech i że to jest celem tej przeprowadzonej zmiany, bo akurat tak wynika, że te osoby są w wieku powyżej lat 60-62. I wreszcie na koniec, jeżeli chodzi o Unię Europejską, ja uważam, że oczywiście nie możemy o Unii Europejskiej myśleć w kategoriach, że to jest gdzieś ta Bruksela jakaś odległa, Parlament Europejski, tylko oczywiście my wszyscy stanowimy Unię Europejską, jesteśmy obywatelami nie tylko państw członkowskich, ale Unii Europejskiej, mają wpływ na decyzje podejmowane na tym szczeblu, mają nasi przedstawiciele i to są decyzje podejmowane w imieniu nas wszystkich. Także oczywiście w wyniku działań i reguły większościowej, ale taki system przyjęliśmy i na taki w referendach czy w różnych innych sposób się zgodziliśmy poprzez przystąpienie do Unii Europejskiej. Skoro Unii Europejskiej daliśmy takie, a nie inne kompetencje, chociażby w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej, to nie powinno nas dziwić, że Unia, podejmując decyzję w trybie przewidzianym traktatem, pewne działania wobec jednego z państw członkowskich chce podjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie i w tym miejscu stawiamy kropkę. Na dzisiaj tak jesteśmy już lekko spóźnieni. Za minutę dosłownie zaczynamy drugi panel, a ja już teraz dziękuję panom za udział w pierwszym. Dziękuję pięknie.